emocje na pewno przeważyły wszystkim, bo jest to mój pierwszy medal Mistrzostw Polski. No nie spodziewałam się tego, jednak chociaż przepracowałam no, ciężkie treningi z trenerem po zmianie, bo zmieniłam w tym roku trenera, jednak ta zmiana oszczepu też swoje zrobiła, taki stres jednak był. No, ale były to zawody, w których chyba byłam najspokojniejsza. Pierwszy raz w życiu byłam w miarę opanowana, gdzie tam mam właśnie takie problemy z głową, ale było super, naprawdę. Nastawiona byłam tak średnio, szczerze mówiąc, bo już wczoraj, jak patrzyłam na pogodę, to się trochę tak, no nie byłam zbyt zadowolona, ale no nie przeszkadzało mi to. No wolę taką pogodę, niż jakby miała przedgrzać. Właśnie w białych błotach życiówkę rzuciłam 46-66 i były tam obawy, że to może coś nie tak, jakieś linie źle rozstawione, no ale teraz pokazałam, że jednak to tylko i wyłącznie moja praca i trenera. Ja ogólnie trenowałam siatkówkę, przez długi tam, ponad 6 lat trenowałam siatkówkę. I zrezygnowałam z tej siatkówki tam z powodów, z takich własnych powodów. I na zawodach takich międzyszkolnych trener do mnie podszedł ze świecia, zapytał się, czy może nie byłabym zainteresowana przyjściem na trening, zobaczyć sobie i zdecydować, czy bym chciała trenować. No i tak jakoś poszło to wszystko. No i pozdrawiam tam trenerów ze świecia. Mamę oczywiście też pozdrawiam ze świecia, bo jest razem z moją przyjaciółką, przyjechały specjalnie. Tak, i na zawodach moich jakichś, gdzie trenera niestety nie było ze mną akurat na starcie, tylko gdzieś na trybunach, podeszła do mnie pani Ola Walczak i zapytała się, czy jestem w ogóle z trenerem i czy nie byłabym zainteresowana może przyjściem do nich. No i zaczęłam no, niesamowitą przygodę z trenerami. Naprawdę czuję się tu świetnie, trenerzy są niesamowici. No i jest to jedna z lepszych moich decyzji w życiu, na pewno.